Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lost in the Canyons. Jesteśmy tam, gdzie jeszcze nas... O! Łomo Boże! Aj nie, no, 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 no. Dobra. Once again. Co ta baba w ogóle mi tu robi? Zwykłe weźmiemy, nie? Fajnie, że życia dużo w ogóle mam. Ej, ale chodź tu. No, okej, jak dla mnie może być. Ale fajna. Slara chyba, co? Taka trochę. Zostawiasz coś? Niby nie. Matko, co tu się zaś dzieje? Stół trzeba sobie przesunąć do przycisku. Do dźwigni. Pytanie, czy to jest przycisk? Tam też jest dźwignia, jeszcze jedna. Jejku, a to? To ma opaść, czy co? A to jest do tego pokrętła, patrzcie. Aha, mi się kładki robią jakieś, okej. A tu jest jeszcze drabinka, Ja bym to sobie zobaczyła najpierw. Okej. Sekret, nice. I shotgun, la la la. Może być. Bo nie pozdrawiam. Dobrze, czyli tak to by było. Zobaczę, czy to jest przycisk, bo wydaje mi się, że tak. Dwie dźwignie, kurde, ten stół podstawiać. A sobie wymyślili. Dobra, jakieś prądy się zrobiły. No nie wiem, co to znaczy. Jejku, czemu ty taka jesteś? Dobra. Co to zobaczyć, bo tak to jakiś na czas będzie albo coś. A zaś jakiś kucany. Aha, no ale tam. Dobra, czyli pewnie. Pewnie teraz tam to się obniży, żeby mogła przejść, jak zrobię tą dźwignię, ok. Wiecie, bo ona mi to robi, jak ja strzałki nie trzymam, nie? Sam kontrol naciskam, ona powinna łapać, ona uwazi cały czas. To denerwuje ona. Tym. Czemu te drzwi się nie otwierają? Jedne tam z tyłu. Teraz się otworzyły. Ja mam ten stół tam sepchać. No chyba. Chyba są śmieszni. Pchi! Ale głupia. Nie, dobra, lecimy. Kawy się napiję przynajmniej.
Pozdrawiam, mówię. No ciś to dziołcha. No to może jak teraz to zrobię, to albo się zrobi kładka, albo w tym kucanym się to obniży. Kurde, gdzie była ta sala z tym? Tam niedawno byłam, ja teraz nie pamiętam. Śmiesznie. O, matko. No, rób to. Ja nie pamiętam, gdzie to było, nie? Gdzieś u góry takiej, bo ja to przez tą tubę przeszłam i też tam coś wtedy. Ale no dobra, a ten, a to? Nie, nie. Gdzie to jest? Ej, to nie w ogóle nie to pomieszczenie. To tu. No. Czemu zastawione? Głupie. Szukane. Dobrze, chodźmy, spróbujmy się dostać teraz. Nie ma tu jeszcze jednego przycisku czy coś, nie? A to? Co to w ogóle takie? Niby nic. Działuszka leży biedna, zabita. Ja idź, idź. Co masz zaś za problem? What? Tak. Co to ma znaczyć? To ma związek z tym? Jezus, przestań mi tu już pisać. Okej, głupie. Dobra. Bicie serca cały czas słychać. Dobrze. Co ja zaś źle poszłam? Co ja zaś tu robię? Jezu. Mógł się stąd wydostać? Jak ja tu przyszłam? Zwariuję zaraz. Co ja znowu tu robię? Może. To jest to, co miałam zostawione, ale. Aha, bo to jest. A po co to tak jest? To ja teraz tego nie rozumiem. Po co to tak jest? Ma to jakieś znaczenie, że ja mogę sobie naokoło, ale jedno zamykam, drugie otwieram? Dziwne trochę to jest. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, i teraz muszę znaleźć. Kurde, Bela. Czekaj, czekaj, stara. My się musimy. W hit. To było tu. Co było tutaj? To nie będzie właśnie to, czego szukam. Tak, to jest tu tutaj, nie? Tak. Ciekawe, czy te kładki już mam na. Ale weź w ogóle. Coś kuźwa zachciało zaś modelką być. Czy te wkładki są na tyle, żebym ja mogła, wiecie. Już gdzieś konkretnie dojść? Nie? Czy jeszcze coś będę potrzebować więcej?
Mogłabym tam przejść już na drugą stronę prawdopodobnie, nie? Są tu jakieś beboczki. Flarkę se zapal. O, tam coś widzę. Jakieś przejście. No przestań udawać, że nie możesz gdzieś wejść. Męczysz już tym. Jak uweta jeszcze? Pisne. Dobra. Nie, pozwoli mi to tak być. A podejść skrzynce, jakbym mogła. No, zaraz będę musiała ten zrobić cięcie i posprzątać pewnie. Bo się zejsra. A ta tuba? O co tu chodzi z tym wszystkim? Ta skrzynka pozwoliłaby mi się dostać do tej tuby na przykład? Ale myślę, że na shifcie to się chodzi, wiesz, do krawędzi, a nie spada i biega. Bo już mnie denerwujesz, dziewczyno. Zrałeś się? Czy co zrobiłeś? Kajku. No dalej tam mieli w tym kisnę. Teraz mnie tu coś zabije i się skończy. Ale to... Nie jest drabinka jakaś. Pewnie się zajsrał. A to nie jest ta dźwignia, do której się chciałam cały czas do... Tak. Ale Alex, uspokój się proszę. No teraz wiecie co, ma szatańskie. Biegane, kotowe, dziwne to są rzeczy. Czy snęce teraz na pościeli w ogóle? Co robisz? Przestań. Nie są normalne zachowania. No nie. Gdzieś słyszy takie uuu, albo coś, to on tak robi, nie? Ale mu się nie dzieje krzywda, on ma takie po prostu jakieś, nie wiem. Koty mają szatańskie. Te wszystkie filmiki, które się widzi na TikTokach z tymi kotami, jak one tak się nastraszają i tak chodzą bokiem na przykład, nie? I tak mam napuszony ogon. To jest wszystko prawda. On tak robi. Straszne. Ja się tego boję zawsze. Mówię, żeby przestał. No ale serio nie... Nie, wyjdę. Dobra, już myślałam... Słyszycie? Ciulut złoty. A ta tuba, co to jest ta tuba? Aha, ja chyba mogę nią wrócić stąd? Czy... Ale cisza, spokojnie. Ha, taka chyba, żeby sobie wrócić nią po prostu, tak? No ale weszła nam w te kółko. Co ja robię w ogóle, ty? Boże, Lara. Czekaj, jestem nieogarnięta. No, słucham. Znaczy fajnie, ale... Ale to jest wszystko po sekret? No nie, tu są drzwi zamknięte, trzeba je otworzyć. Jak to zrobić? Co tam jest? Jakiś klucz chyba, co? Nie, pusty piedel. Jest klucz. Oh,
Cholercia. Jakoś to trzeba otworzyć. Przestań. Nie, no to na bank trzeba to jakoś otworzyć. Tylko pytanie jak? Tutaj cała droga jest po sekret tylko. O, jest dźwignia. Patrzcie. No. Dobra, wszystko jasne. Znaczy, no, mam nadzieję, że to otworzy te drzwi. Hihi. Alex stąd już poszedł gdzieś indziej. Do salonu by robić na kanapie znowu te rzeczy sztańskie. No, ale to już jakby. Ajajaj, nie słyszę tego. Mnie to już nie przeszkadza. No, otwórz te drzwi, proszę. A nie, bo mi to. Tak. I co to będzie? Ojej. Ale. No właśnie, tak krzywo stoisz, a ja nie jestem w stanie tego. I chciałabym, żeby to był ten klucz faktoryki 2. Wszystko. Polska język, trudny język. Dobra, wyjdziemy sobie tędy. Pójdziemy do tej tuby. Pytanie teraz, gdzie były potrzebne te klucze? Bo ja tego nie pamiętam. Serio tego nie pamiętam. Dobra. Gdzie potrzebowałam tych kluczy? Powiem wam, że nie pamiętam, nie? Może gdzieś tu? Ale, co ty robisz? Gdzie były potrzebne klucze? A ty się przestań bagować. Pakować. Jejku, no dajcie. Mogę przejść. Ty, po co było to drabinka? Tak? Co, czy coś? Jezu, to było takie głupie te skakane. Coś mi się to kojarzy. Jak ja to tutaj robiłam, czy coś? On dalej biega. Mały szatan. Możesz przestać się bagować, Jezus. Oczywiście za mało, nie? Ci. Kurde, jak ja to tutaj skakałam. Tam na ten cypel. Już mi to się zapomniało. Boże, ten kot. Nie wiem, czy to stąd ja dolatywałam tam? Kurde, no ciężko mi jest. Co to jest Franca? No i to, i właśnie to. Nie, też jeszcze ma za mało. No powiedzmy, że prawie. Ciekawe. Nie pamiętam.
Jak ja tam skakałam. Przecież przesuwam na maksa. Oho, prawie. Na maksa do tyłu. Ale głupie, jak ja to... Kurde, no nie pamiętam. Powiem wam, nie wiem. Tutaj z tego może się odbijałam, co? Że tak to było. Nie, chyba nie. A, może i tak, no właśnie. Może tutaj były jakieś klucze potrzebne, co? Tak, jest, jak dobrze. Mój stoper wskazuje. Dźwięki coraz bardziej niepokojące tego kota. Alex, co tam robisz znowu? No, weź, że się ustaw. Tylko pytanie, gdzie tu się coś może otwierać teraz? Czekajcie chwilę, bo ja nie wiem, co on robi. Jakieś ma dziwne zachowanie. Bawi się jakąś kuleczką. Ona mu wpadła chyba gdzieś i ona... O mój Boże, co tu się dzieje? Oj, matko. Tu też jakieś drzwi. Ojeja. Teraz pytanie, wiecie co? Co tutaj to będzie otwierać? Kot mi robi rozpizdziel w domu, no. A tutaj? Gdzie dojdę tędy? Oho, matko. Lala. Tam jest jakaś krata. Tam też są jakieś dziwne rzeczy. Trzeba było zobaczyć, czy to tak kręcidło tutaj nie otwiera tamtej kraty. W sensie, no tylko, że ona się za mną zamknie, a tu jest jeszcze jedna sala i teraz, kurde. Nie, to tutaj te drzwi otwiera, tak? One były zamknięte chyba, co? Przed chwilą. Dobra. Czyli jakby to w ogóle nie ma związku. Dobra. Czyli nic mi to tam na czas nie robi. Okej, chodźmy najpierw tutaj zobaczyć.
To są jakieś drzwi zamknięte. Dobra, ona, wiecie, będzie się tutaj mi zacinać, ale ogólnie damy radę to poprzeskakiwać. Tak, tu są drzwi na łom. Już to widzę. Was przepraszam, ale on ma teraz jakieś zabawy w ogóle. Nie. No. Dobra. Pokazało mi coś, ale ja oczywiście przecież. I tu też dalej zamknięte. Jest jakieś przejście. Tu jeszcze jakieś boczne przejścia. Oho, jeszcze wajcha. No dawaj, dawaj. To teraz nie wiem, co się stało. Aha, któreś drzwi się otworzyły. O, wow, wow. Pojechałam, tylko że nie tam, gdzie chciałam. To już jest. O matko, który? Skąd ja przyszłam? Teraz sama nie wiem. No te psy się drą, ten kot się bawi. Nie, no po prostu. Stąd. Aha, tu zamknięte jeszcze. To co, jedno się otworzyło? Niech. Już potraciłam. Serio. Momencik. Ach, bo kurde, nie kumać. Aha, no to. Jezu, dobra, fajnie. Co to? Fuse, ale gdzie? Nie pamiętam, gdzie mogę dać. O ciulu! Myślę, chciałam powiedzieć, że podejrzewam, że to nie będzie takie proste. Pozbierajmy sobie, jak już zauważyłam. Dwie duże apteczki. Dobra, to jest dobry znak. Ciekawe, czy się dają pokonać. No, ale ty bierzesz, czy co? Muza śmieszna. Szarańcza leci. Nara. Tyle. No. Spieprzaj mi z tym. No ile razy ona to będzie mi wysyłać? Patrzcie, no to mnie będzie żarło, nie?
No, powinnam kucnąć, ale no, jestem w trakcie zbierania rzeczy, więc szkoda moich apteczek ogólnie. No, nie kucnie wodzie, przecież to jest... Trochę za dużo tej szarańczy. Kuźba, no bez przesady. No i wytrzymam. No, ha, no pewnie. Śpieszna jesteś. No tak, tylko że ona mnie będzie podpalać. Ja nie mogę sobie tak w miejscu być. Patrzę, czy coś tutaj jest. Jest jeszcze do zebrania albo cokolwiek, bo... No spoko. Ja widzę, że tu będzie fajnie. No w ogóle nie znika ta szarańcza, ona leci na nowo do mnie, nie? To jest najgorsze. Dobra, coś się dzieje. No, zaś mi ta szarańcza żre. I ona cały czas leci, nie? To jest nie, po prostu niemożliwe. Nie, to jest po prostu niemożliwe. Ja was przepraszam, ale ja nie wyrobię po prostu z apteczkami, tak? No, no. Jezus, serio? Po co tutaj... W sensie, co ja mam tu zrobić? Nawet nie ma chwili, żeby się, wiecie, rozejrzeć czy cokolwiek, nie? Bo mi się nie wy... Aha, tutaj to już muszę ten bezpiecznik wsadzić. Nie, i ta szarańcza non-stop leci. To jest niemożliwe. Ale to ja tak nie mogę... Ja nie wiem, czemu się da zabić. Nie ma czasu jakby myśleć w ogóle, nie? No patrzcie, ona mnie i tak podpali, i tak podpali. Nie wiem. Ale bardzo dużo tu tych bezpieczników trzeba wsadzić. Nie, nie rozumiem. Nie wiem, jaki jest sposób na nią. Ją spróbuję zabić. Ale dla mnie to... Z tym szarańczą jest to awykonalne. I z tym ogniem. Ale ja, zanim się zbierze, żeby skoczyć, to jest żal. Celujesz w nią? No nie, to jest żenada. Nie kumam. Jakby, co w ogóle mam tutaj robić? Non-stop muszę wczytywać, ale ta szarańcza non-stop leci. Jedna jakby umarła, tak? Nie mamy broni. I...
Wezmę ten rewolwer. Ale kurde, no. Przecież żre mnie to tak, że to jest niemożliwe. Na bok miałeś skoczyć. Przecież bez tego wczytywania tu. To... To ja nie wiem, jak tutaj mam sobie poradzić z tą szarańczą. Ona cały czas leci, no ja nie kumam tego. Czym ja mam... Nie wiem, czy jest sens shotguna. Z takiego daleka, nie? Spoko. Nie mam pytań. Chowaj się. No nie, to jest hit po prostu. To jest hit. Ja jeszcze będę palić, nie? No. Nie, nie kumam. Nie kumam tego. Na bok miałeś skoczyć i mnie nie denerwuj. No dobra. Widzę, że płynne skakanie. No i co to w ogóle ma być teraz? Ona ma skakać na boki. Już tak gówniana szarańcza leci. Dobra, momencik. Teraz trzeba przelecieć do tamtej szybciutko. Nie! Ja pitole. Ten ogień to też tak wkurzający. Moment, larwa, bo musimy się tu ogarnąć, schować jakoś. Dobra, mi ta zasrana. Nie mam pytań. No Boże, jaka ty jesteś ociężała. Nie wytrzymam. Szkurwa. Nie, śmiech. Nie mamy amunicji już. No mnie tu podpali też. Dobra, trzeba jechać ze zwykłych, trudno. Czy podpala? Nie, o dziwo. Śmieszne to jest, serio. To jest ostatnia, nie? Która nam została. No, spoko. No serio, im będziemy podpalać już teraz, tak? Za każdym razem. Ja pierdzielę, mam dość. O, super skok to był, nie mam pytań. No, jeszcze szarańcza, przecież mało mi tego wszystkiego. Schowajmy się tu może, na razie, na chwilę. Niemożliwe. Dwie duże mam tylko. No zdłubię mi z tą szarańczą już, kuźwa, no. Nara. Długo to było. Każda amunicja z tego zmarnowana. A tych fiusów tu jest na tyle, żeby je wszędzie tu wsadzić? Nie wydaje mi się.
Aha, jeszcze te wariatki. Ty ich nie widzisz oczywiście, nie? Dobra, ty się nadajesz też. Może one zostawią. Niech ona mi to na tej pochylnie zostawi, to szczedzę. No, poszła w pizdę. Okej, leży. Stamtąd bym sobie też mogła. Mhm. Dobra. A jeszcze tu jest. Jeszcze! Muszę jest stąd trochę, bo ja te apteczki to mam mało. Nie wiem, co mnie tu jeszcze czeka. Tak, uciekaj. A ja pewnie będę musiała coś z ciebie zebrać. Spoko. Ja mam cię gonić, czy ty mnie masz gonić? Troszeczkę coś tu jest nie tak. Ty myślisz, że co? Sarta będziesz robić? Śmieszna jesteś. No dobra, no i co? Sadziłam tego jednego fuse'a i co? Jakich potrzebuję jeszcze dużo więcej. The heart of the beast. Mhm. No tutaj jest na przykład potrzebny... Skąd ja mam je wziąć? Czy powinnam je mieć? Czy coś? No ona nie zostawiła. Ta, piękno, lola. A trzeba już kończyć odcinek. Tu wsadziłam jeden na razie. Tu jest jeszcze jeden potrzebny. Zaraz zobaczę, czy... Ale gdzie też te serce wsadzić? Ojej, one mają jakieś męskie głosy. Tam jeszcze jedna wariatka lata. No nie no, one nie zostawiają. Po co te dźwignie robiłam? Czy one coś... Coś... Aha, tą kładkę chyba mi zrobiły, nie? Dobrze pamiętam. No chodź tu ty, Franco. Skąd te fuse teraz nabrać? Ona sobie myślę będzie odbijać, tak? Żalmy cię. I siebie też. Z tym brudzeniem w tej wodzie. Zdadziła. No nie wiem, chyba stąd trzeba wyjść. Bo... Innej opcji to ja tutaj nie widzę. Pełno jest mi tutaj potrzebnych tych bezpieczników. Aj, no i co? Jeszcze tu są drzwi zamknięte. Tu też są zamknięte. Te też są zamknięte. Więc możliwe, że musimy się wybrać teraz z drugiej strony. Coś tam pokminić, ale ty idziesz. Tak, właśnie tu. No ale tam jest zamknięte. Tam jest zamknięte. Chyba, że tam się da przejść przez to czerwone. Dobrze, ja wam bardzo dziękuję i do usłyszonka w następnym odcinku. Pa!